Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pracujemy nad jedną z najważniejszych w roku ustaw, czyli ustawą budżetową. Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy zostałam posłem, zabiegam o najważniejsze inwestycje w województwie pomorskim, w tym o obwodnicę Gardei. Z prośbą o wsparcie tej obwodnicy zwrócili się do mnie mieszkańcy i władze gminy Gardeja. Dlatego jest ona jednym z moich priorytetów. Ta obwodnica w śladzie drogi krajowej nr 55 odciążyłaby z ruchu tranzytowego całą gminę Gardeja. Złożyłam więc poprawkę do budżetu przyznającą 20 milionów złotych na rozpoczęcie prac projektowych, dokumentację i wykup gruntów pod budowę obwodnicy. Mieszkańcy i władze gminy Gardeja zabiegali o wpisanie swojej obwodnicy do rządowego projektu budowy 100 obwodnic w całej Polsce. Ale niestety, pomimo uzasadnionej potrzeby budowy tej obwodnicy, rząd nie wpisał jej do programu budowy tych obwodnic. Dlaczego? Mam nadzieję, że posłowie poprą moją poprawkę i mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej obwodnicy, chociaż mam co do tego wątpliwości, dlatego że odbyło już się głosowanie na posiedzeniu Komisji Finansów i nawet posłowie z Pomorza, posłowie PiS z Pomorza nie poparli tej poprawki, choć jeszcze niedawno tak zapewniali, że chcą pomagać mieszkańcom i popierać ich potrzeby. Słowa, słowa, słowa. Apeluję więc do rządu o przeznaczenie tej kwoty na tę tak ważną dla mieszkańców obwodnicę. Dziękuję. Dziękuję.